Ostatnie chwile przedeszły. Droga w gminie Gust oficjalnie otwarta. Mieszkańcy Szydłowca muszą liczyć się z utrudnieniami. Katarzyna Kurek, witam w czwartek 24 sierpnia i zapraszam na informacje. W weekend odbędą się międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow w Radomiu. Swój udział w organizacji imprezy ma także miasto. Jednym z elementów, o które musiały zadbać służby miejskie, jest dojazd na lotnisko. Na Sadków będzie można dojechać liniami specjalnymi, ale też regularnymi autobusami. Wydłużamy część autobusów, które będą jeździły pod dwie bramy lotniska. Autobusy 1, 5, 11, 14, 17 i 21. Tymi autobusami będzie można dojechać w pobliżu lotniska właśnie, ale dodatkowo uruchamiamy 5 specjalnych linii. One będą jeździły z różnych części naszego miasta po to, aby możliwie jak największej rzeszy Radomian umożliwić dojazd niemalże pod samo lotnisko. Autobusy będą jeździły z częstotliwością od 3 do 10 minut. Warto pamiętać o skasowaniu biletu, bo będzie obowiązywała standardowa taryfa. Kolejną ważną kwestią są parkingi. Miasto przygotowało miejsca w 9 lokalizacjach. Bilet parkingowy będzie jednocześnie uprawniał do korzystania z komunikacji miejskiej. One zostały rozlokowane w różnych częściach naszego miasta po to, aby wszyscy przyjezdni, którzy zatrzymają się na jednym z tych parkingów, mogli właśnie za pomocą druczka parkingowego, przy pomocy komunikacji miejskiej dostać się bezpośrednio na pokazy lotnicze. Wtedy pamiętajmy o tym, aby zachować paragon. Liczba osób na paragonie również będzie zapisana, więc wszyscy, którzy przyjadą jednym autem, będą mogli dostać się na lotnisko bezpłatnie komunikacją miejską. Miasto zapewni także dostęp do wody pitnej w czasie pokazów. Wodociągi miejskie, które zapewnią wodę uczestnikom pokazów. 4 punkty dystrybucji wody plus 5 punkt z tą wodą dla gastronomii. Także tutaj też, jak przy każdych pokazach, wodociągi miejskie stają na wysokości zadania i zapewniają przy tym upale rzecz niezwykle ważną, czyli dostęp do bezpłatnej, bo to warto podkreślić, wody. Przy okazji tak dużych wydarzeń należy też pamiętać o służbach medycznych. W pomoc zaangażowało się zarówno pogotowie, jak i szpital. Będzie 5 zespołów ratownictwa medycznego, które będą czuwały nad bezpieczeństwem uczestników pokazów Airshow. Na płycie lotniska będą funkcjonowały 2 punkty pomocy, w sumie 130 osób. Przy wejściu na lotnisko warto też zadbać o najmłodszych. Wolontariusze będą rozdawali opaski, gdzie rodzice mogą zapisać swoje dane kontaktowe. Odbierz opaskę dla swojego dziecka i rzeczywiście dla tych najmłodszych, którzy będą wchodzili na teren pokazów, przygotowaliśmy opaski, na którym rodzic może zapisać numer telefonu do siebie przy każdym wejściu. Dziecko, jeśli oczywiście rodzice będą chcieli, otrzyma taką opaskę. Wiadomo, gigantyczna impreza, kilkadziesiąt tysięcy osób w jednym czasie na płycie, więc ci najmłodsi miłośnicy lotnictwa mogą się gdzieś tam zagubić. Dzięki tym opaskom rzeczywiście łatwo będzie odnaleźć ich rodziców czy opiekunów. Szczegółowy harmonogram tegorocznych pokazów znajdziecie na portalu cozadzień.pl. Ponad 3 km nowej drogi za ponad 3 miliony złotych. W środę otwierano wyremontowaną drogę w gminie Gust. Realizacja tego zadania była możliwa ze środków powiatu i pieniędzy rządowych. Otwarty odcinek to nowa droga z Gozdu do Rawicy, czyli granic powiatu. Zadanie, które zostało zrealizowane 27 lipca, czyli firma Strabag dotrzymała terminu. Zadanie remontowe na odcinku 3086 metrów za kwotę 3 195 000 zł, z czego dofinansowanie, jakie uzyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, to 2 236 688 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 70% wartości zadania.
Około 20 milionów złotych to są środki, które są tak zwane środki, które przychodzą poza budżetem, czyli inwestycje takie jak ta powiatu radomskiego w drogi nasze, czy budowa posterunku, czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, budowa chodników, czy drog wojewódzkich, to jest ponad 20 milionów, czyli przez te, szanowni państwo, 8-9 lat ponad 80 milionów złotych było inwestycji na terenie naszej gminy, czyli to jest średnio około między 9 a 10 milionów złotych rocznie. Ona była taka już, jak to się mówi, dziurawa, zniszczona ta droga, no ale teraz to dziękujemy bardzo za tą drogę, naprawdę, bardzo jest przydatna, potrzebna naszym mieszkańcom. W ostatnich 5 latach na inwestycje drogowe władze powiatu pozyskały blisko 142 miliony złotych, czyli prawie 70% łącznej kwoty wydanej na ten cel. Trwają końcowe prace przy przebudowie ulicy Kościuszki w Szydłowcu. W nocy z piątku na sobotę droga zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu. Jest to związane z układaniem asfaltu. Prace rozpoczęły się kilka tygodni temu. W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia oraz chodniki, poprawione zostanie odwodnienie, posadzona zostanie też nowa zieleń. Prace zgodnie z planem mają zakończyć się do końca sierpnia. Muszę tutaj pochwalić firmę, która realizuje zadanie, że naprawdę bardzo sprawnie to przebiega, bez jakichś większych uciążliwości dla naszych mieszkańców. Wygląda to bardzo estetycznie. Też o to nam chodziło, aby ta droga wjazdowa do Szydłowca była taką estetyczną drogą, która będzie dawała takie poczucie też zapraszające do miasta i myślę, że ten efekt zostanie uzyskany. Inwestycja początkowo kosztowała 2 miliony 200 tysięcy złotych. Początkowo, bowiem podjęto decyzję o zwiększeniu zakresu inwestycji. Tym samym odcinek ulicy Kościuszki zostanie też odnowiony od skrzyżowania z ulicą Jastrzębską do ulicy Zamkowej. Początkowo remont tego odcinka miał zostać przeprowadzony za kilka miesięcy w drugim etapie. Ja po rozmowie z MZDW powiedziałem, że to też nie ma najmniejszego sensu, żeby odwlekać to, powiedzmy, przekładać to kilka kolejnych miesięcy. Mamy wykonawcę, poszerzmy ten zakres tych robót o kolejne setki metrów i dlatego taka decyzja, udało się też w budżecie wygospodarować pieniążki, aby zwiększyć troszeczkę wartość tej inwestycji, ale jednocześnie zakończyć cały ten odcinek, który jest w zarządzie tak zwanym Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Samorządu Województwa Mazowieckiego. W trakcie prac kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami. Kolejne czekają na nich w dniach 25-26 sierpnia, czyli w piątek i sobotę. Wykonawca poinformował, że od piątku od godziny 19 do soboty do godziny 7 rano droga będzie zamknięta dla ruchu z powodu układania warstwy asfaltu. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.